Nad Zalewem Ruszkowskim odbyły się 18. integracyjne zawody wędkarskie szkół podstawowych powiatu kolskiego, zorganizowane przez Uczniowski Klub Sportowy Warta Koło, działający przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym imienia Świętego Mikołaja w Kole, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu oraz wędkarzy z Koła Wędkarskiego nr 32 z Kościelca. Puchary ufundował wójt gminy Kościelec Dariusz Ostrowski. W zawodach brało udział 47 zawodników z 9 placówek oświatowych, które zostały podzielone na dwie grupy. Klasyfikacja indywidualna ułożyła się następująco. Pierwsze miejsce zajęła Ewa Zachwyc ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Konarzewie. Drugie miejsce wywalczył Dominik Haładas, także z Konarzewa. Na trzecim miejscu znalazł się Piotr Kacper ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole. Grupa druga. Złoty medal odebrał Szymon Straszewski z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu. Drugie miejsce zajął Aleksander Wiśniewski, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu. Na trzecim stopniu podium stanął Michał Stępień, także z Kościelca. Klasyfikacja drużynowa ułożyła się następująco. W grupie pierwszej złoto odebrali wędkarze ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Konarzewie. Srebro wywalczyli zawodnicy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole. A na trzecim miejscu znaleźli się zawodnicy z warsztatów terapii zajęciowej PSONI w Kole. W grupie drugiej pierwsze miejsce zdobyli zawodnicy z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu. Drugą lokatę zdobyli wędkarze ze Szkoły Podstawowej w Ruszkowie Pierwszym. A na trzecim miejscu znaleźli się zawodnicy ze Szkoły Podstawowej w Dobrowie. Wszyscy uczestnicy zawodów odebrali nagrody w postaci sprzętu wędkarskiego. Stachu, ty też robię. Dziękujemy.